Jak pokazują ostatnie badania Biblioteki Narodowej, od lat obserwuje się tendencję do tak zwanego czytania szkolnego, wynikającego z obowiązku, a nie dla przyjemności. Nie lubię czytać książek, ponieważ według mnie to jest nudne i po prostu dla mnie to jest strata czasu. To żaden wyjątek. Dzieci z reguły nie przepadają za samodzielnym czytaniem, a rodzice nie zawsze mają też czas poczytać swoim pociechom. Moi rodzice nie czytają, ponieważ od małego chcieli, żebym była usamodzielniona i żebym sama zaczęła czytać, żeby lepiej to szło wszystko. Gdy miałam jeszcze 4-5 lat, no to rodzice mi czytali, a teraz sama mogę czytać. Realizacja programu nauczania nie zawsze pozwala też nauczycielom na czytanie dzieciom. Stąd właśnie zrodziła się inicjatywa nocnego czytania, na które znalazł się czas po zajęciach lekcyjnych. Propagujemy czytanie. Czytanie, które wspomaga również rozwój dzieci i miejmy nadzieję, że to z powrotem wróci. Czytanie książek papierowych, nie e-booków. Czytanie książek papierowych, bo książka papierowa ma duszę. Spotykamy się tutaj po to, żeby czytać wspólnie książki, a żeby dodatkową zachętą jest czytanie nocą. Dzieciaki przychodzą, mają ze sobą śpiwory, poduszki itd. i razem wspólnie całą noc będziemy czytać książki. Zaproszono także gości, którzy swoją obecnością zachęcili małych odbiorców do słuchania. Dopiero co czytałem książeczkę, bajeczkę o 12 miesiącach. Poczułem się bardzo, bardzo sympatycznie, a że dzieci były równie sympatyczne i chętne do opowiadania o morałach, no to żeśmy doszli do wspólnego wniosku, że lepiej być grzecznym, uprzejmym, miłym, dobrym niż złym i tak dalej, bo to będzie procentować w przyszłości. I jak się później okazało, cała impreza osiągnęła swój zamierzony cel. Zawsze to coś innego, lepszego niż siedzieć w domu ciągle, czy grać na komputerze, czy w ogóle grać na jakiejś konsoli albo coś takiego. Warto zatem samemu czytać i zachęcać do czytania najmłodszych, nie tylko pod osłoną nocy.